To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... O pierwszym w Polsce mieszkaniu treningowym dla osób LGBT+, które są ofiarami przemocy. Powstanie w Poznaniu. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dziś gościnią naszego podcastu jest Marta Radziszewska, psycholożka związana ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry. Poznań otworzy pierwsze mieszkanie dla osób LGBT+, które są ofiarami przemocy. Pierwsze nie tylko w Poznaniu, ale w ogóle pierwsze w Polsce. To chyba dobra wiadomość. Myślę, że bardzo dobra wiadomość i bardzo cieszę się, że Poznań ma teraz taką inicjatywę. To będzie faktycznie pierwsze mieszkanie treningowe w Polsce, natomiast nie pierwsza taka inicjatywa. Pierwszą taką inicjatywą był hostel interwencyjny dla osób LGBTQIA+, prowadzony przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Fundację Transfuzja. I prowadziliśmy ten hostel przez 1,5 roku w Warszawie. I jakie były efekty działania tego hostelu? W naszym hostelu przez ten okres udało nam się wesprzeć około 70 osób. Hostel działał w latach 2015-2016. Myślę, że to, co jest ważne i takie charakterystyczne dla tego typu placówek, to to, że nasza placówka nie zapewniała tylko i wyłącznie dachu nad głową, schronienia, ale mieliśmy też szereg różnych usług, które pomagały osobom stanąć na nogi. Trafiały do nas osoby, które doświadczały przemocy głównie ze strony osób, z którymi mieszkały. Były to osoby głównie z mniejszych ośrodków miejskich, też często doświadczały przemocy ze strony sąsiadów, osób mieszkających gdzieś w tych miejscowościach i te osoby trafiały do nas. Kiedy do nas trafiały, to tak jak wspomniałam, poza tym po prostu schronieniem, oferowaliśmy podstawowe wyżywienie, ale też wsparcie psychologów, pracownika socjalnego i trenera umiejętności społecznych. I kiedy trafiała do nas osoba, spotykaliśmy się w takim zespole i wspólnie ustalaliśmy plan działania, jak tej osobie możemy pomóc, jak możemy ją wesprzeć w tym, żeby wróciła do życia, to może jest źle powiedziane, ale żeby była w stanie rozpocząć samodzielne funkcjonowanie. Mówiła pani o tym, że nie tylko schronienie, nie tylko dach nad głową, nie tylko posiłki, ale także inne rodzaje pomocy. Co udało się zrobić przez ten czas? Pomogliśmy około 70 osobom. Naraz mogło być u nas około 12 osób. Była możliwość jakichś tam dostawek, żeby ewentualnie tych osób było więcej. I osoby, które do nas trafiały, najczęściej przebywały u nas przez okres 2-3 miesięcy. W tym czasie były w stanie podjąć pracę, odłożyć trochę pieniędzy i po tym czasie wynająć mieszkanie i zacząć samodzielnie funkcjonować. A dlaczego ten hostel już nie funkcjonuje? No nie funkcjonuje dlatego, że nie mieliśmy już finansowania. On w ogóle nie był nigdy finansowany ze środków miejskich. Ja osobiście uważam, że to jest w ogóle taka inicjatywa, która powinna być wpisana w cele miasta. Że po prostu miasto powinno udostępniać takie miejsca i powinno je finansować. My mieliśmy finansowanie z Fundacji Batorego, czyli z funduszy norweskich przez pierwszy rok, a potem przez kolejne pół roku utrzymywaliśmy się z różnego rodzaju zbiórek, mając nadzieję, że w tym czasie uda nam się zdobyć finansowanie na dłuższy okres czasu, ale nie udało się, więc hostel został zamknięty. A czy mają Państwo informacje na temat tego, jak dalej potoczyły się losy osób, które musiały skorzystać ze schronienia w tym hostelu? My wiedzieliśmy dość, jakby wcześniej przewidywaliśmy to, że hostel będzie musiał być zamknięty, więc kiedy go wygaszaliśmy, to bardzo staraliśmy się, żeby te osoby, które u nas zostawały, na pewno znalazły sobie jakieś lokum, więc wszystkie osoby, które się od nas wyprowadziły, znalazły sobie jakieś mieszkania. Najczęściej w ogóle te osoby wynajmowały te mieszkania wspólnie, bo już się znały i było im po prostu łatwiej, więc przez jakiś czas jeszcze byliśmy potem z nimi w kontakcie, wiedzieliśmy, że sobie radzą, że pracują, że mają mieszkania i po prostu sobie radzą. Mówiliśmy o Poznaniu, wrócimy do niego za chwilę, ale zostańmy jeszcze na sekundę w Warszawie. W czasie kampanii prezydenckiej, samorządowej padła obietnica ze strony urzędującego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, że miasto stworzy taki hostel. Czy coś wiadomo w tej sprawie?
Tak, no prezydent Rafał Trzaskowski jeszcze zanim został prezydentem podpisał deklarację LGBT, w której zobowiązał się do szeregu różnych działań na rzecz społeczności LGBTQIA w Warszawie. I jeżeli chodzi o hostel, to z tego co wiem, konkurs na hostel ma ruszyć w najbliższym czasie. Miał ruszyć na początku roku, jest połowa lutego. Jeszcze nie mamy konkretnej informacji, kiedy to się wydarzy. Ja osobiście uwierzę, jak zobaczę. A jakie są koszty utrzymania takiego miejsca? No więc to wszystko zależy od tego, jaki charakter ma mieć to miejsce. Na pewno mieszkania treningowe to będzie inny rodzaj, inny w ogóle przedział kosztów niż taka placówka interwencyjna większa. U nas to było koszty rzędu kilkunastu tysięcy miesięcznie. No to w skali budżetu całego miasta nie są to duże pieniądze. No nie. Myślę, że nie, szczególnie, że można by te koszty, bardzo dużą taką częścią tej kwoty był wynajem pomieszczeń. My wynajmowaliśmy segment na obrzeżach Warszawy komercyjnie, no więc to był po prostu duży koszt. A gdybyśmy na przykład dostali lokal od miasta, no to wiadomo, że ten koszt byłby znacznie mniejszy, więc gdyby miasto się włączyło w organizowanie takiego hostelu, to na pewno te koszty można by było znacznie zredukować. Mieszkanie, które ma powstać w Poznaniu, to jest inicjatywa Urzędu Miasta. Osoby LGBT+, które ujawnią swoją orientację seksualną albo decydują się na tranzycję płci, niejednokrotnie doświadczają przemocy. To mieszkanie ma im pomóc odzyskać równowagę życiową, mówi rzeczniczka prezydenta Jacka Jaśkowiaka Joanna Żabierek. Poznań ogłosił konkurs. Pomysł został wypracowany w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce prezydenta do spraw polityki równościowej. Pilotuje go Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. I teraz ten konkurs jest tak zorganizowany, że mogą się do niego zgłaszać dowolne organizacje pozarządowe i ta, która zwycięży, będzie odpowiedzialna za stworzenie właściwie tego miejsca, tego mieszkania treningowego. Założenie jest takie, że będzie w nim można przebywać nie dłużej niż 9 miesięcy, ale z tego, co pani mówi, to jest czas, który pomoże na znalezienie nowego miejsca pracy, nowego miejsca zamieszkania. Na pewno jest to takie miejsce, w którym będzie można uzyskać schronienie, no i spróbować jednak odnaleźć swoje nowe miejsce w życiu. Jedno mieszkanie to niedużo, no ale mimo wszystko cieszy taka inicjatywa. Czym w ogóle jest takie mieszkanie treningowe, bo nazwa brzmi, powiedziałbym, no, taka, jakoś to się z sportem kojarzy. Tak, mieszkania treningowe są głównie przeznaczone dla osób młodych, te, które teraz aktualnie, które znam, które wiem, że są prowadzone przez różnego rodzaju organizacje, są prowadzone głównie dla młodych dorosłych, czyli dla osób między 18 a 25 rokiem życia. I ten trening w tym mieszkaniu polega na tym, żeby osoby nauczyć, wesprzeć w uczeniu się różnych takich kompetencji, powiedzmy codziennych. To będą kompetencje społeczne, to będą kompetencje związane z na przykład z dzieleniem sobie budżetu, czyli co zrobić, żeby nie wydać wszystkich pieniędzy w tydzień po dostaniu pensji na przykład. To jest na pewno też wsparcie psychologiczne. Też to jest w ogóle, to wsparcie psychologiczne jest bardzo ważne, kiedy mówimy o społeczności LGBTQIA. No, statystyki są naprawdę mrożące i osoby, które do nas trafiały, to najczęściej były osoby, które na początku, one nie były w stanie wprowadzić się i na przykład zacząć od razu zarabiać pieniądze i szukać pracy. Bo to są osoby, które doświadczały przemocy dwa dni wcześniej, dzień wcześniej, trzy dni wcześniej. I najczęściej tej przemocy doświadczały przez długi czas. Więc przede wszystkim na początku taka osoba po prostu potrzebuje odpocząć i potrzebuje wsparcia psychologicznego. I mam nadzieję, że takie mieszkanie treningowe też to wsparcie psychologiczne po prostu zapewni, bo szczególnie na początku jest to po prostu bardzo istotne. No a jak już osoba stanie na nogi i już będzie czuła się, będzie w lepszej formie psychologicznej, to wtedy oczywiście powiedzmy, uczenie się takich bardziej życiowych różnych umiejętności będzie wchodziło w grę. W artykule, który napisał Tomasz Nyczka, który opublikowaliśmy w Wyborczej w zeszłym tygodniu, czytam, że na mieszkanie interwencyjne zaplanowano w budżecie miasta, chodzi oczywiście o Poznań, 60 tysięcy złotych, z tego 50 tysięcy będzie pochodzić z autopoprawki prezydenta Jaśkowiaka do budżetu miasta. No, wydaje się, że w skali roku dla większości miast 60 tysięcy to nie jest duży wydatek, więc dlaczego Poznań jako pierwszy i na razie jedyny, pani zdaniem, decyduje się na taki gest? Ja myślę, że przede wszystkim tutaj wchodzą w grę kwestie polityczne. I
Tak, myślę, że to jest po prostu moja odpowiedź, że to są, bo miasta mają świadomość tego, że jest potrzeba. Powiedział pan, że to była inicjatywa miasta w Poznaniu, to nie była inicjatywa miasta, oczywiście, że formalnie to jest inicjatywa miasta, natomiast to są wieloletnie rozmowy z trzecim sektorem, z organizacjami, które wspierają od lat społeczność LGBTQIA i miasta wiedzą o tym, że taka potrzeba jest. W tym konkretnym przypadku było tak, że inicjatywa została zgłoszona przez miasto i przez radnych, ale tak jak pani mówi, już latem zeszłego roku przedstawiciele grupy Stonewall, to jest poznańskie stowarzyszenie LGBT+, oni zgłosili prezydentowi Jaśkowiakowi potrzebę utworzenia takiego hostelu interwencyjnego dla osób, które mają problemy z powodu swojej orientacji. Hostelu nie będzie, będzie mieszkanie na razie. Tak. I bardzo dobrze, że to mieszkanie powstanie. Oczywiście, że uważam, że hostel jest bardziej takim kompleksowym rozwiązaniem, ale to, że powstaje mieszkanie, to jest oczywiście kropla w morzu potrzeb, ale to jest świetny początek. Kwestia polityczna. Mówi pani w odpowiedzi na moje pytanie o to, dlaczego tak niewiele, a właściwie dlaczego tylko jedno takie mieszkanie w Polsce powstanie na razie. Myślę, że samorządy się po prostu boją. Boją czego? No, z jakiegoś powodu nie mamy takiej rządowej inicjatywy. Nie mamy konkursów rozpisywanych przez ministerstwo na hostele interwencyjne dla osób LGBTQIA+. No ale umówmy się, za poprzednich rządów też nie mieliśmy. No nie, ale byliśmy w stanie korzystać z rządowych środków. Organizacje zajmujące się ochroną osób LGBTQIA korzystały z ministerialnych pieniędzy, teraz nie korzystają. Jakby nie ma dla nas miejsca. Nie ma miejsca na taki hostel. Jesteśmy homofobicznym krajem, skrajnie homofobicznym i transfobicznym. Czy trzecia lesbijka, gej, osoba biseksualna doświadcza w Polsce przemocy. Doświadczyła jakiegoś rodzaju przemocy. Co druga osoba transpłciowa doświadcza przemocy. Dlatego takie hostele są potrzebne, ale też wiem, że są osoby, które wymazują nasze istnienie i nie chcą, żebyśmy byli. Więc po co tworzyć dla nas miejsca? Czyli jest tak, że, tak rozumiem pani odpowiedź, samorządy po prostu nie chcą ryzykować. Tak, tak myślę. Co należy zrobić, żeby jednak zaryzykowały? No dla mnie to jest jakaś taka podstawowa walka o ludzką godność. Po prostu. Jeżeli są osoby, które doświadczają przemocy, osoby LGBTQIA doświadczają przemocy na co dzień, a często tej przemocy doświadczają również w swoich rodzinnych domach i po prostu potrzebują miejsca, w którym dojdą do siebie, miejsca dzięki temu, że będą mogły tam mieszkać, znajdą pracę. To jest takie wsparcie, które uważam, że jest absolutnie w ramach obowiązków samorządowych. No i to jest po prostu wsparcie osoby, która tego wsparcia bardzo potrzebuje, więc nie rozumiem, dlaczego, nie wiem, czy można to jeszcze jakoś szerzej zachęcić. Są osoby, które mieszkają w różnych samorządach, które tego wsparcia potrzebują, bo doświadczają przemocy. Tyle. Te osoby, które zgłaszały się, którymi państwo się opiekowali w hostelu w Warszawie, kiedy on działał, to jak rozumiem, w dużej mierze były uciekinierki i uciekinierzy z własnych domów rodzinnych. Tak, te osoby, które do nas trafiały, do nas taka największa grupa, która do nas trafiała, to byli młodzi mężczyźni między 18 a 25 rokiem życia. I taka najczęstsza historia, która ich spotykała, była taka, że oni podejmowali decyzję o tym, żeby powiedzieć o swojej orientacji psychoseksualnej w domu, albo nie powiedzieli, tylko ktoś się dowiedział, bo nie wiem, zostawili otwarty komputer z jakimś portalem randkowym. I wtedy albo zaczynała się jakaś przemoc, albo było ryzyko, że za chwilę się zacznie. I te osoby ze strachu po prostu uciekały z tego domu, więc przyjeżdżały do nas osoby w bardzo różnym stanie. Przychodziły osoby, które miały walizkę ubrań, ale przychodziły osoby, które miały klapki i reklamówkę, bo po prostu wyszły z domu tak jak stały i wtedy szukali po prostu wsparcia u nas. Rozmawiamy o sytuacji w Polsce, o tym, że dobrą wiadomością zdaje się być fakt, że powstanie pierwsze mieszkanie treningowe w Poznaniu, w kraju, którego liczba mieszkańców to blisko 40 milionów. Jak to wygląda na świecie, pani Marto, jeżeli chodzi o tego rodzaju mieszkania, o hostele, w których udziela się pomocy osobom LGBT+QIA? Na świecie wygląda to tak, że jakby hostele są czymś, tego rodzaju hostele dla osób LGBTQIA są
powszechne. To znaczy w Stanach są po prostu rozsiane po wszystkich Stanach. Jest ich naprawdę bardzo dużo. I mają też te ośrodki wsparcia, mają bardzo różną formę, dlatego że są właśnie mieszkania treningowe, są hostele interwencyjne, ale też na przykład jest taki koncept, który moim zdaniem w ogóle no byłby spektakularny, gdyby powstał gdzieś w Polsce. Jest w Nowym Jorku, jest duże centrum dla osób LGBTQIA+. Jest tam kawiarnia, księgarnia, jeszcze jakiś sklep, który jest obsługiwany przez osoby, które właśnie są na takim etapie wychodzenia z tego kryzysu bezdomności. I osoby mieszkają tam, pracują w tym miejscu i w ten sposób stają na nogi, jednocześnie mając cały czas kontakt ze swoją społecznością, co jest bardzo wspierające przy wychodzeniu z tego kryzysu bezdomności. Wspierające, kiedy doświadczyliśmy jakoś przemocy i teraz próbujemy dojść do siebie. Więc są takie duże centra. Są też mieszkania treningowe i też hostele interwencyjne, bardzo różne formy. W Europie też mamy takie hostele. Jest hostel na przykład w Paryżu, ale ten paryski jest dedykowany dla młodych dorosłych, czyli dla osób między 18 a 25 rokiem życia. Też to, że często te programy są kierowane do młodych dorosłych, wynika z tego, że z badań wynika, że to jest grupa, która najczęściej doświadcza właśnie tego kryzysu bezdomności i dlatego są dedykowane dla nich miejsca. W Berlinie jest fantastyczna inicjatywa, jest hostel dla osób LGBTQIA+, z doświadczeniem uchodźczym. I to też jest moim zdaniem bardzo, bardzo potrzebne, no, dlatego że mamy coraz więcej uchodźców i uchodźczyń, również nieheteroseksualnych, a trzeba pamiętać o tym, że osoby, które są narażone na więcej niż jedno wykluczenie, potrzebują jeszcze bardziej specyficznego wsparcia, więc uważam, że ten berliński koncept jest fantastyczny. Mamy też hostel w Londynie, w Brukseli i na pewno też w wielu, wielu innych miejscach w Europie. Jeżeli chodzi o naszą część Europy, powiedzmy Polska, Ukraina, Białoruś, jeżeli chodzi o tą część wschodnią, to my byliśmy jedynym takim miejscem. Nie wiem, czy od tego czasu coś się zmieniło. Szukałam tych informacji wczoraj i z tego, co wiem, to nie ma w Europie Wschodniej takiego miejsca. Działał hostel w Warszawie, teraz powstanie mieszkanie w Poznaniu. To są jednak duże ośrodki. Natomiast teraz, kiedy o tym rozmawiamy, o potrzebie pomocy osobom, które czują się zagrożone we własnym domu rodzinnym, to myślę o tych małych miastach, o miasteczkach i wsiach, z których o wiele trudniej uciec. No i pytanie, czy kiedykolwiek doczekamy się tego typu ośrodków właśnie tam, poza Warszawą czy Poznaniem. Długa droga przed nami. No myślę, że bardzo długa. Znaczy, ja bym w ogóle uważam, że takie miejsca są bardzo potrzebne, natomiast też uważam, że dobrze jest działać kilkutorowo. Z jednej strony potrzebne są takie placówki, z drugiej strony to, czego bardzo potrzebujemy, to po prostu szkoleń dla instytucji pomocowych, które już istnieją. Dla ośrodków interwencji kryzysowej, schronisk, domów samotnej matki. Jakby ten cały sektor pomocowy jest po prostu nieprzeszkolony pod kątem osób LGBTQIA. I myślę, że to też jest taka duża praca do zrobienia, że i też taki pomysł dla samorządów, że jeżeli nie mają na przykład środków, żeby takie miejsce stworzyć, chociaż nie wydaje mi się to realne, ale załóżmy, że mówią, że nie są w stanie, to niech chociaż wydadzą te pieniądze na zrobienie szkoleń dla tych instytucji pomocowych, które już istnieją. A czy myśli pani, że doczekamy momentu, kiedy tego typu przedsięwzięcia jak mieszkanie treningowe czy hostel już nie będą w Polsce potrzebne? Bardzo bym chciała, żeby tak było, ale na ten moment ciężko wyobrazić sobie świat bez homofobii, transfobii i przemocy w stosunku do grup wykluczonych. Świat, nie tylko Polskę. Tak. Tak, wydaje mi się, że po prostu potrzebujemy jeszcze kilku pokoleń. Marta Radziszewska, psycholożka związana ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, była gościnią dzisiejszego odcinka 8.10 podcastu Gazety Wyborczej. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I proszę sprawdzać, co słychać w ratuszu warszawskim, jeżeli chodzi o ten hostel. Jestem na bieżąco. Dziękuję bardzo, Michał Nogaś. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.